Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W PRL-u, w socjalizmie, ucha ta komunistyczna świnia Jerzy Urban powiedział, że socjalizm jest lepszy, bo w Ameryce Murzynów biją. Teraz pierdoła prezydent Joe chiński Biden powiedział, że Ameryka jest najgorsza, bo w Ameryce Murzynów biją. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Biden staruszek robi te komunistyczne wojnę klas, został wybrany bardzo często przez naszych polskojęzycznych, no nie wiem czy rodaków, w każdym razie ludzie, którzy wyjechali z Polski do Ameryki, mówią po polsku, no i głosowali na system socjalistyczny, na Bidena. No i Biden właśnie mówi, że w Ameryce Murzynów biją i że jest systematyczny rasizm, że to musi się zmienić, że to jest nieprawdopodobne, żeby w 2021 roku takie rzeczy były. Jak się Bidena spytali, czy reporter się spytał, czy jest rasizm systematyczny, to on mówi jak najbardziej. W policji, w całym systemie sprawiedliwości jest niesprawiedliwość rasowa. No to jest ciężkie do uwierzenia. To są takie same kretynizmy jak u Urbana. No, ale on wychodzi, on mówi, że polityka jego administracji to będzie taka, że trzeba będzie podjąć decyzje bazowane na naukowych badaniach, no i na danych statystycznych. Brzmi to wszystko dobrze, tak? Ale jednak dane statystyczne są, jakie są. No po prostu Murzynów w Ameryce nie biją. Albo w każdym razie nie biją bardziej niż białych, czy żółtych, czy brązowych. Był raport wydany parę dni przed zaprzysiężeniem Bidena przez Ministerstwo Sprawiedliwości. No i właśnie tam oni egzaminowali, sprawdzili, czy ludzie z różnych ras byli aresztowani za przestępstwa, czy byli aresztowani proporcjonalnie do przestępstw popełnionych. No bo trzeba pamiętać, że w Ameryce jest około tam 13% czarnych, 16% brązowych, no i 1-2% żółtych, no i reszta 60-70% białych. I komuniści no to mówią, że dwa razy częściej aresztują czarnych niż białych. No ale skąd to się wszystko bierze? Skąd ten kretynizm specjalistów czy ekspertów? Skąd się te liczby biorą? No, zrobili, Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło po prostu taki, mają w Departamencie Sprawiedliwości Wydział Statystyki Kryminalnej. No i co oni zrobili? No oni nie patrzyli na dane statystyczne z raportów policyjnych, tylko oni robią badania opinii społecznej, a konkretnie to badania ofiar, około 250 tysięcy ofiar jest przebadanych, czy sprawdzanych, czy rozmawiają. To się zaczęło od administracji Nixona i to jest jeden z największych amerykańskich takich badań społecznych, tych kryminalnych, jak to się odbywa. No oni, ludzie są pytani, ofiary są pytane na temat przestępstw w ciągu ostatniego pół roku. No i później cała ta grupa zapisuje, kto był ofiarą, kto był tym bandziorem, który napadł. No, ofiara określała rasę, czyli z tych badań wynika, czy jest biały na białego, czarny na czarnego, czarny na białego, żółty i tak dalej, brązowy i tak dalej, i tak dalej. No i oni pozbierali te wszystkie badania, no i porównali przeciwko aresztowaniom. Także tu są jedno badania, tu są dane od policji. No i co się okazuje? No okazuje się, że w 2018 roku cały ten narodowe badania w porównaniu z danymi policyjnymi z FBI, to się okazuje, że
napastnicy, kryminaliści, biali, no to to było 48% było podanych jako kryminaliści. Ilu zaresztowano? 46% było zaaresztowanych, czyli bardzo blisko. 35%, czyli 35 na 100 napadających bandytów, no to byli czarni, no i zaresztowano 33%, czyli proporcjonalnie. Łapali tych, których ofiary określali kolorem skóry. Żółci czy Azjaci no byli określeni przez napadniętych w 2%, no i 1% był zaaresztowany. Tak, także można powiedzieć, żółtym się najbardziej udaje unikać aresztowania. Z brązowymi jest troszeczkę większy problem, no bo to jest w Ameryce, po angielsku mówią to Hispanics, czyli hiszpańscy, no ale to jest bardziej hiszpańskojęzyczni niż ludzie z Hiszpanii, no bo cała Ameryka Południowa jednak była zdominowana przez Hiszpanię 200, 300, 500 lat temu. Ta Ameryka Północna była angielska. No ale wielu tych mówiących po hiszpańsku wylądowało w Ameryce Północnej i oni do tej pory, dużo z nich nie rozmawia po angielsku, no i są określani jako hiszpańskojęzyczni, jako Hispanics. No ale wszystkie te ministerstwa amerykańskie nie traktują ich w zasadzie jako rasę, tylko bardziej jako grupę etniczną. No i do budżetu państwa, do najróżniejszych rzeczy, no to traktują ich jak grupę etniczną. No i z tych badań wynikało, że 13% bandziorów napadających, no to też te dane statystyczne to są takie simple assault, czyli simple assault to jest takie napad, ale nie ostry, nie jest ze zgwałceniem, nie jest z pobiciem jakimś, no to często też to podchodzi pod zakłócanie porządku publicznego, no i nie jest to traktowane jako przestępstwo, tylko bardziej wykroczenie. No ale 18% było zidentyfikowanych jako brązowi, 13% było zidentyfikowanych jako brązowi, ale aresztowanych było 18%. No ale ta różnica, że więcej aresztują niż było powiedziane, no to trudno powiedzieć, tak? No bo ktoś, kto jest z dwóch białych rodziców, którzy mieszkali powiedzmy w Paragwaju, no to może być uznany za hiszpańskojęzycznego czy nie. Także to w sumie trzeba odsuwać z tych statystyk, no bo to zmyla, tak? No bo jednak te rasy kolorów skóry, biały, czarny i żółty, no to jest mniej więcej łatwo do rozpoznania. Jeżeli się odłoży te simple assault, czyli zakłócanie porządku, czy jakaś taka szarpanina, a jeszcze nie bijatyka, i się skoncentruje na napaściach z gwałtem, na napaściach z pobiciem, no pomijając sprawy kryminalne śmiertelne, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest, ofiara jest zabita, no to ofiara nie jest w stanie powiedzieć, kto był tym bandziorem. No to jest podobnie. Biali 41%, a 39% było zaaresztowanych. Bardzo blisko, także te 2% różnicy to jest to, że po prostu sprawa nie jest odkryta. Murzyni mieli 43% tych poważniejszych napadów czy gwałtów, a aresztowanych 36%, no to też mniej aresztowanych. Azjaci 2%, 2,5%, a aresztowanych 1,5%. No ale te proporcje pomiędzy społeczeństwem, no jeżeli jest 5 razy więcej białych niż czarnych, a
przestępstwa są mniej więcej podawane pół na pół, no to właśnie socjaliści mówią, że jest za dużo aresztowań proporcjonalnie do ludności, bo socjaliści mówią, że w zasadzie trzeba by było równo aresztować. No ale to jest tak kretyński argument, że ja nie wiem, kto to liczy, tak? No bo jednak te badania są najważniejsze. Pytają się ofiary, kto to był, no i fakty są fakty. Faktów nie można zmienić, nie można dopasowywać faktów do populacji. Także biuro te statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości, no każdy normalny powinien sobie zrozumieć. No wiadomo, że indywidualnie w policji mogą być rasiści, mogą być najróżniejsi ludzie, no ale to jest w każdej dziedzinie, w każdym kręgu, wśród lekarzy, wśród strażaków, wśród nauczycieli, wśród bezdomnych, wśród żebraków, też są rasiści, no ale to niekoniecznie znaczy, że to jest systematyczny rasizm, no bo systematyczny rasizm, no to jednak musi być rządowy, to musi być państwowy, to musi być system, to musi być jakieś polityczne siły, które powodują, że coś się dzieje, tak? Komunistyczna świnia Jerzy Urban, no właśnie on mówił, że w Ameryce biją Murzynów, no i właśnie mówił, że tam jest rasizm i że socjalizm w PRL-u jest lepszy niż ten wolny rynek czy kapitalizm nienawidzony przez komunistyczną świnię Urbana, który został największym właścicielem na całej tej transformacji ustrojowej, a w zasadzie to był szaber komunistycznych świń w pijanej Magdalence przy kanciastym stole. Taka jest prawda. No i jeżeli by się Bidenowi pokazało te dane statystyczne, no to każdy normalny to zrozumie, co to znaczy, no ale komuniści, socjaliści jednak nie. Oni potrzebują rozwalić, Amerykę, oni potrzebują doprowadzić, żeby to wszystko upadło, żeby jednopartyjnie po prostu przejąć władzę. Także, że dobra wiadomość jest taka, że policja aresztuje tych, którzy powinni być aresztowani. No bo jeżeli popełniają przestępstwo, no to trzeba, państwo prawa musi jednak pilnować porządku. No i nie ma tego systematycznego rasizmu. W tym zaprzysiężeniu Biden, Chińczyk, też mówił, że Ameryka potrzebuje zjednoczenia, że Ameryka potrzebuje czegoś wspólnego, że Ameryka, że demonizowanie, czyli robienie diabła socjalizmu, no to nie pomaga Ameryce, no i że Ameryka musi się jakoś zjednoczyć. No te demonizowanie, te robienie szatana z Ameryki, no to właśnie to jest to robienie tego, że pokazywanie, czy chęć udowadniania, że Ameryka to jest ziemia czy kraj systematycznego rasizmu, no to jest wredne. To jest wredne, po prostu rozwala setki lat tej sytuacji historycznej i politycznej w Ameryce. No i cały ten system chce doprowadzić do upadku. Dane statystyczne są kompletnie inne. No i trzeba powiedzieć, że Ameryka, no to jest jednak państwo prawa. To jest jednak państwo prawa. Dane statystyczne pokazują, że to jest państwo prawa. Murzynów biją, tak jak wszędzie na świecie, każdych innych. W każdym innym kraju też są pewne grupki, które powiedzmy są nadużywane czy bite bardziej. W Ameryce statystyka niezależna. Niezależna statystyka pokazuje coś innego. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję wszystkim subskrybentom. Prawie już 5,5 tysiąca. Subskrybentki również się rejestrują. Także piszcie swoje komentarze.
dawajcie kciuki do góry. Słuchajcie, wrzucajcie sznureczki, gdzie można, na Facebooku, czy gdzie macie tam dostęp. Dziękuję bardzo, że się angażujecie, dziękuję bardzo, że oglądalność jest spora. To wygląda na to, że no niektórzy lubią moje gadanie. Gadam tak, jak gadam. Jak wszyscy wiedzą, nie robię żadnych cięć, także czasami faktycznie mlaszczę się, czasami przełykam ślinę, czasami się zastanawiam, czasami mówię dwa razy te same słowa. No jest jak jest, to nie jest telewizja państwowa, to nie jest telewizja prywatna, nie ma czasu na to, żeby samemu to robić, nie ma pieniędzy na to, żeby ktoś to robił. No i program idzie, w zasadzie nie idzie na żywo, ale idzie z żywca, idzie tak, jak było nagrane, widzicie mnie wchodzącego, widzicie mnie schodzącego, nawet sekunda nie znika. Także zdrowia dla normalnych. Przekaz dla socjalistów, jak widzicie, Biden oszukuje, Biden no to jest komunistyczny, taki Jerzy Urban, kłamie ludziom, także wszyscy, którzy klaszczą, tak jak klaskali Jerzemu Urbanowi, no to robicie ten sam błąd, dajecie się robić w bambuko, dajecie się oszukać. Zdrowia dla normalnych.